Cześć, Jarek Łuczek, firma Abarth Wrocław. W dniu dzisiejszym przedstawiam Wam ogromnego Infiniti QX80 z równie wielkim silnikiem 5-6 litra i bardzo mocnym silnikiem, bo 408 koni mechanicznych. I jak na naszą firmę przystało, z instalacją gazową. Zapraszam do oglądania. Audi Q7 jest uważany za duży samochód, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie stanie obok Infiniti QX80. Zarówno rozmiary samej karoserii, jak i silnika są zupełnie inne. Audi Q7 miało maksymalnie 4,2 litra. Infiniti QX80 ma 5,6 litra. V8, 300 kW, 408 koni mechanicznych. Ale za tymi parametrami również wzrasta spalanie. 20 litrów na 100 km to jest praktycznie norma dla tego samochodu. Dlatego też klient zdecydował się zamontować instalację gazową do tego samochodu. Robiliśmy już te silniki zarówno w QX80, jak i w Nissanie NV3500, którego niedawno prezentowałem, ale to Infiniti jest szczególnej urody, ponieważ jest białe, z pięknymi felgami i sprowadzone gdzieś z bliskiego wschodu, najprawdopodobniej z Dubaju, po czym wznosimy po napisach na lusterku. Silnik 5.6, V8, instalacja gazowa KME, Nevo Skydirect z dwoma sterownikami, jednym reduktorem i wtryskiwaczami zamieszczonymi gdzieś tam koło kolektora ssącego. Dzięki zamontowanej instalacji gazowej klient oszczędzi między 40 a 50% kosztów paliwa, ponieważ dotychczas każde 100 km kosztowało go 100 zł. 20 litrów po 5 zł to jest 100 zł. Teraz auto będzie paliło w okolicach 18 litrów gazu, to jest jakieś 36 zł, plus powiedzmy 4 litry gazu to jest 20 zł, czyli łącznie będzie to jakieś 56 zł, czyli jakieś 45% oszczędności. Na każdych 10 tysiącach kilometrów klient zaoszczędzi jakieś 4,5 tysiąca złotych. Całkiem sporo. A ceny benzyny ciągle rosną, a gazu przed latem stanieją i to sporo, jak co roku zresztą się to odbywa. Zapraszam do wnętrza. Nie tylko z zewnątrz jest co podziwiać. Wnętrze prezentowanego Infiniti również przecudowne, wielkie i bardzo, bardzo komfortowe. Tradycyjna, analogowa, ładnie podświetlona deska rozdzielcza. Olbrzymi panel centralny z nawigacją, analogowym zegarkiem Infiniti. Aż po gałkę zmiany biegów i wybór trybu napędu 4,2 napędowego. Tył również imponujący. Szyberdach, system rozruchu bezkluczykowego. A tu jeszcze nie do końca zamontowana centralka benzyna-gaz. W tej chwili po rozruchu widzimy tutaj jedną diodę, która świeci się na biało. Przełączamy na gaz. System osiągnął temperaturę gotową do przełączenia i przechodzi w zasilanie gazowe, co widzimy po zmianie koloru diod, jak również dwie pomarańczowa i czerwona dioda pokazują nam stopień napełnienia zbiornika gazowego, który znajduje się pod autem w miejscu koła zapasowego. Zbiornik 86 litrów w miejscu koła zapasowego umożliwia zatankowanie około 70 litrów gazu, co z kolei przy spalaniu 18 litrów powinno wystarczyć nam w skrajnie dobrych warunkach na przejechanie może nawet 400 km, a jak będziemy jechać grzecznie i bardzo spokojnie z rodziną na wakacje, to może i przejedziemy 400. A po przejechaniu tych 400 km zajeżdżamy na stację, tankujemy sobie za 2 zł do tego wlewu, zamiast za 5 zł do tego. Oczywiście do tego też będziemy musieli dolewać co jakiś czas, ponieważ jak już mówiłem, auto będzie spalało również benzynę podczas jazdy na gazie. Wszystkich tych, którym spodobał się ten samochód, zapraszam do salonów na rynek wtórny. Cały czas można je kupić, ale głównie na rynku amerykańskim, arabskim bądź japońskim. Ale jest wiele firm zajmujących się sprowadzaniem takich samochodów. Również my możemy Państwu sprowadzić taki samochód na zamówienie. Jak już sprowadzicie taki samochód
przez nas bądź przez inną firmę, zapraszam do nas koniecznie na montaż instalacji gazowej, bo puści Was z torbami. 20 litrów na 100 km to zawsze będzie sporo kosztowało. A jeżeli spodobał Wam się film, kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał częściej, oczywiście z subskrypcją, byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania samochodów, w szczególności jeżeli chodzi o samochodowe instalacje gazowe. Tymczasem na gazie. Hej!